wysokie noty za styl, a tymczasem już tylko trzech skoczków pozostało do końca rywalizacji o tytuł indywidualnego mistrza Polski na normalnym obiekcie w Szczyrku Skalitem. Rafał Śnisz, 99 metrów, po pierwszej serii wydawało mi się, że trochę przejechał próg, ale wyciągnął do około 95-6 metrów z tego skoku. 96 metrów, Rafał Śnisz, on w tej chwili powinien być numerem 1. On powinien objąć prowadzenie. No i pozostało dwóch skoczków. Tomasz Byrd i Kamil Stoch. Tomasz Byrd 100,5 metra po pierwszej serii. Kamil Stoch 101 i